Kochani, dzisiaj Wrotycz jest na tak zwanej tapecie. Wczoraj go zerwałam i dzisiaj będę robić z niego różne opryski i też pokażę Wam inne zastosowanie wrotyczu, którego być może nie znacie. Wrotycz, pamiętajmy o tym, jest rośliną toksyczną, więc ilekroć go zrywamy czy coś z niego robimy, to zakładamy rękawiczki. Wrotycz też jest, ma twardą bardzo łodygę, więc nożyczkami jak pójdziemy gościnać, to się trochę namęczymy. Lepszy jest do tego sekator. Wrotycz jest rośliną znaną od wielu, wielu lat, również jeżeli chodzi o takie zastosowania zdrowotne. Natomiast my koncentrujemy się na tym, do czego nam wrotycz może być potrzebny na działce albo w domu. I teraz jest ten czas, że wrotycz zaczyna kwitnąć. Jeszcze to oczywiście zależy od regionu, w którym mieszkacie. U nas dopiero zaczynają się rozwijać jego kwiatki. Jest sporo takich roślin, które dopiero, widzicie, zaczynają mieć te kwiaty. One jeszcze nie są tak na żółto wybarwione, ale to nic nie szkodzi. Wrotycz ma bardzo szerokie spektrum działania, bo działa zarówno na te szkodniki, które mogą się pojawić w nadziemnej części roślin, czyli na przykład to mogą być mszyce, jeśli komuś przeszkadzają, mrówki nam na przykład nie przeszkadzają, ale jeżeli komuś przeszkadzają, to również swoim zapachem odstrasza mrówki, także mączlika. Ja ostatnio usuwałam mączlika odkurzaczem i opryskiem z oleju, ale równie dobrze oprysk z wrotyczu można zastosować. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że to jest roślina wysoce toksyczna i jeżeli stosujemy oprysk na roślinę, no to mamy tam powiedzmy 3 tygodnie karencji, czyli przez 3 tygodnie nie możemy spożywać tej rośliny, którą opryskaliśmy. Na mączniaka również, na różnego rodzaju choroby grzybowe również oprysk jest dobry. Czyli na przykład jeżeli pojawia się oprysk na dyni, a dyni nie będziemy jeść w ciągu 3 najbliższych tygodni, a pojawi się na przykład mącznik na liściach dyni, spryskamy te liście. Natomiast jeżeli pojawiłby się na ogórkach na przykład, no to oczywiście nie pryskamy, to się nie nadaje wtedy oprysk z wrotyczu, no bo ogórki cały czas teraz zbieramy. Również wrotycz działa bardzo dobrze na te szkodniki, które są pod ziemią. Czyli to są wszelkiego rodzaju przędziorki, wciorniastki, czy też wszystko to, wszystkie te szkodniki, które żyją w glebie i które podjadają korzenie. Jeżeli na przykład zrobimy coś takiego, że wzruszymy na przykład ziemię lekko widelcem albo ręką wokół roślin, które są zaatakowane przez te podziemne szkodniki i podlejemy wodą z wrotyczem, to powoduje, że one wychodzą na powierzchnię, nawet jak jest ściółka, wyjdą na zewnątrz, i wtedy promienie słońca działają na nie zabójczo i mamy ten problem z głowy. Możemy wykorzystywać same liście. Wtedy, jeżeli robimy coś z liści wrotyczu, to możemy zbierać wrotycz przed kwitnieniem, w czasie kwitnienia, po kwitnieniu. Możemy robić z kwiatów i wtedy oczywiście jest to w trakcie kwitnienia, ale tak jak teraz tu bezpośrednio, kiedy się zaczyna to kwitnienie, to też jest ok. Natomiast jeżeli chcielibyśmy coś robić z owoców, no to musimy poczekać, aż owoce będą dojrzałe. I wtedy dopiero możemy je zbierać. Co możemy zrobić z wrotyczu tak na szybko, co nam może pomóc? Jeżeli na przykład mamy jakąś plagę komarów, to po prostu stawiajmy wrotycz na przykład w wazonach, tam gdzie siedzimy. I ten zapach odstrasza te owady, ale dla nas jest bardzo przyjemny. Jechaliśmy tu samochodem na działkę, przez te kilka minut cały samochód wypełnił się pięknym zapachem wrotyczu i teraz też żałujcie, że tego nie czujecie, jak on wspaniale, wspaniale pachnie. To, co możemy zrobić też bardzo przydatnego,
to jeżeli na przykład mamy mole i mamy na przykład takie pułapki, okropnie to wygląda, tutaj jest mnóstwo moli w środku, to możemy zastąpić te właśnie pułapki woreczkami, do których to woreczków utniemy trochę. To mogą być liście, to nie muszą być kwiaty, bo liście również bardzo ładnie pachną. I po kilka liści włóżmy do takich woreczków. I teraz możemy to powiesić w szafach, możemy to powiesić tam, gdzie zauważyliśmy, że jest, że są mole, czy to mole spożywcze, czy to mole odzieżowe. Wrotycz świetnie na te mole działa. Akurat u nas jest sporo moli, stąd też właśnie ta łapka jest taka, pułapka jest taka wypełniona. W garażu na przykład, czy w magazynku. I ja tam dużo tych torebeczek powieszę. Ze względu na toksyczność, zwłaszcza jeżeli są dzieci w domu, to starajmy się, żeby tych torebeczek, żeby te torebeczki były poza zasięgiem i żeby były zakryte, zawiązane dobrze. Dzieciom różne pomysły mogą przychodzić do głowy. Nie sądzę, żeby chciały jeść wrotycz, ale lepiej niech rączkami wrotyczu nie dotykają. Jeżeli chcemy mieć jakiś przyjemny zapach, na przykład w samochodzie, to też możemy takie torebeczki wrotyczu zapachowe z wrotyczem zrobić. O, zrobię jeszcze jedną, żeby były dwie żółte i dwie ekry. Te woreczki możecie sami uszyć, a możecie kupić je oczywiście w jakimś sklepie. Ja wolę szyć, ale akurat nie miałam czasu, więc po prostu kiedyś kupiłam te woreczki w jakimś sklepie z artykułami dla nowożeńców. O, i wygląda to naprawdę wspaniale i przepięknie pachnie. To powędruje do garażu, tam gdzie są mole. Co teraz, jeżeli chodzi o nasze rośliny? Więc możemy zrobić w rotyczu opryski, napary, odwary. Tu na działce nie będę robić nic, co wymaga gotowania, ale mam przygotowanych kilka przepisów, więc to powiem, a potem umieszczę przepisy w komentarzu pod filmem, żebyście nie mieli problemu z ogarnięciem tego tematu. Więc tak, przepis pierwszy to jest na oprysk z naparu. I tu jest jeszcze ważna rzecz, że możemy brać do przygotowania tych oprysków wrotycz taki świeży albo wysuszony. Zasada jest taka, że jeżeli mamy ziele suszone, to bierzemy go 10 razy mniej aniżeli takiego świeżego. Czyli na przykład mamy pół kilo wrotyczu świeżego, czyli 500 gram, to bierzemy 50 gram suszonego. 300 gram świeżego to 30 gram suszonego. I teraz pierwszy oprysk z naparu jest taki, że mamy właśnie 300 gram wrotyczu świeżego albo 30 gram suszonego. Wkładamy pocięty wrotycz do garnka i to podgrzewamy. Można też zalać wrzątkiem i po prostu zostawić pod przykryciem. No, powinniśmy mieć do tego specjalnie przeznaczony garnek, albo po prostu ten garnek potem umyć w zmywarce i będzie można go używać. Czyli to jest najprostsze. Tniemy 300 gram. Wsadzamy do garnka, zalewamy takiego garnka, powiedzmy 4-5-litrowego, zalewamy wrzątkiem i zostawiamy pod przykryciem do ostygnięcia.
i następnie odcedzamy i ten płyn, ten napar, który nam zostanie, rozlewamy do 2 wiader 10-litrowych i dopełniamy do 10 litrów wodą i mamy gotowy oprysk do zastosowania. Dalej możemy zrobić wywar i wtedy znowu bierzemy powiedzmy 300 g świeżego, tu jest jeszcze biedronka, albo 30 g suszonego wrotyczu. Zalewamy 10 litrami wody odstanej albo deszczówki i zostawiamy to na 24 godziny. Odcedzamy, gotujemy 15 minut i rozcieńczamy w proporcji 1:5. Czyli jeżeli nam tam wyjdzie powiedzmy po odcedzeniu 8 litrów wody, to musimy dopełnić to do 40 litrów, tak? Czyli możemy sobie też na przykład zrobić większą ilość tego wywaru i potem zawekować go albo wlać do butelek po szyjkę, zwłaszcza, że to będzie gorące, to nam ładnie się zamknie i przez długie tygodnie, a nawet miesiące będzie gotowe do użycia. No i możemy też zrobić wyciąg, czyli wkładamy znowu 300 g świeżego albo 30 g suchego, pokrojonego wrotyczu do wiaderka. Wiaderko mamy zwykle 10-litrowe. Zalewamy to wodą, odstawiamy na 24 godziny. Potem po 24 godzinach odcedzamy, rozcieńczamy 1:2, czyli tyle, ile mamy tego wyciągu. Drugie tyle dolewamy wody i mamy gotowy oprysk. To, co ja teraz tutaj zrobię, to jest w zasadzie rzecz najprostsza, czyli 1/3 wiaderka. Jedna trzecia wiaderka. Tą 1/3 wiaderka wypełnię wrotyczem. Zaleję to wodą na 24 godziny i mamy, kochani, 1/3 wiaderka. Dolewamy wodę, deszczówkę odstaną jak zawsze, niemal do pełna i to będzie stało 24 godziny do jutra, po czym od razu będzie gotowe po odcedzeniu do oprysku. I teraz do czego można to jeszcze wykorzystać i do czego ja to wykorzystam? Ponieważ przez naszą nieuwagę uszkodziliśmy siatkę na kapustach i przez dziurkę, no może takiej wielkości, zauważyliśmy, że wdarł się tam bielinek kapustnik. To jest w ogóle nieprawdopodobne. Cała wielka siatka, a on jedną dziurę zobaczył i tam wleciał. No i jest teraz prawdopodobieństwo, że złożył gdzieś jaja w tej naszej chronionej kapuście pod tiulem. I również ten oprysk z wrotyczu działa tak negatywnie, eliminująco na gąsienicę bielinka kapustnika. Licząc od potencjalnego złożenia jaj 7 dni, a mogą się one wylęgnąć wcześniej, do 2 tygodni, my weźmiemy 7-8 dni, to jutro jest ten dzień, kiedy mogłyby się pojawić gąsienice bielinka kapustnika, więc będzie można zrobić ten oprysk, czyli to nam tutaj stoi. Co z resztą wrotyczu? Resztę wrotyczu po prostu ususzymy. I wiecie, że ja w tym roku będę suszyć tego wrotyczu bardzo dużo, dlatego że na te wszystkie szkodniki, zwłaszcza tutaj jeżeli chodzi o por podziemne, potrzebowałam wrotycz już w kwietniu, na początku kwietnia, ale jego jeszcze nie było, więc chcę się przed tym uchronić, w związku z tym dużo go sobie ususzę, a będę go suszyć, można go suszyć albo w pęczkach, ale ja akurat sobie wymyśliłam, że chcę go suszyć na taśmie. Potem jak będzie trzeba, to po prostu sobie tylko oderwę
jakąś gałązkę, odetnę po prostu gałązkę. I to też, słuchajcie, fajnie wygląda. Nie są to takie klasyczne pęczki, tylko taśmy. Pęczki powodują, że owszem, rośliny wysychają, ale na taśmie wysychają o wiele szybciej. I tak na przykład też suszę zioła. I to jest szybciuteńko, bo taśma zapewnia bardzo dobry przewiew. O, może tak sobie to zrobię. I to po prostu jest wszystko szybciej. Zwłaszcza jak jest ograniczona ilość miejsca, bo jeżeli ktoś na przykład ma takie możliwości, że może sobie suszyć ile chce, ma dużo miejsca, muszę się to jakoś inaczej zorganizować. To nie ma wtedy problemu, ale jak w takim klasycznym domku czy mieszkaniu jest tego miejsca mniej, no to wtedy to szybkie suszenie czy szybsze suszenie jest fajne. I teraz sobie tutaj to dokładam, wypełniając te luki potencjalne. I teraz co dalej z tym robię? Teraz zobaczycie. Bardzo fajny sposób. Bardzo, bardzo fajny. Ja lubię właśnie takie niestandardowe sposoby, które optymalizują naszą pracę. Tu może sobie zostawię kawałek. Tak. O. I druga warstwa idzie taśmy. Jeżeli ktoś na przykład chce mieć inną taśmę w innym kolorze, dla niektórych jest to bardzo ważne, żeby była wysoka estetyka, to może sobie wziąć inną taśmę. No i tu będę musiała teraz poprawić. I jedna taśma z wrotyczem. Gotowa. Nie wygląda to pięknie? O wiele fajniej. Mogę mieć spódnicę z wrotyczu. O wiele fajniej, słuchajcie, to wygląda niż pęczki. Pęczki są urokliwe, ale taśmy też. Kochani, z wrotyczu możemy też zrobić klasyczną gnojówkę. Ona będzie dobra na nicienie, drutowce, na wszelkiego rodzaju pędraki. I robimy tę gnojówkę tak jak każde gnojówki, czyli że bierzemy na przykład pół wiadra rośliny, czyli pół wiadra takiego świeżego wrotyczu. Zawsze lepiej to jest pokroić, wtedy gnojówka szybciej się robi. Zalewamy wodą, najlepiej deszczówką albo taką wodą octaną. I zaczynamy mieszanie. Kiedy zaczyna się robić piana, to świetnie, to znaczy, że gnojóweczka już zaczęła się robić. I codziennie mieszamy gnojówkę przez około 2 tygodnie, choć to też zależy od temperatury. W każdym bądź razie mieszamy codziennie tak długo, aż przestanie powstawać piana. Kiedy przestanie się pienić, wtedy zobaczycie, że ta roślina, z której robimy gnojówkę, opada na dno, że praktycznie już rzecz biorąc nie będzie już liści, tylko będzie taki muł. I to znaczy, że gnojówka jest zrobiona. Odcedzamy to i jeżeli wykorzystamy od razu całą gnojówkę, a zawsze ją stosujemy w rozcieńczeniu 1 do 10, czyli 1 litr gnojówki na 10 litrów wody, to jeżeli wszystko wykorzystamy naraz, to ok. Natomiast najlepiej jest po prostu poprzelewać gotową gnojóweczkę do butelek albo do słoików, opisać co tam jest,
nalać pod szyjkę, zakręcić i taka gnojóweczka przez kilka tygodni, nawet kilka miesięcy może stać i kiedy będzie potrzeba, to po prostu się jej używa. Ważne jest też, że jeżeli na przykład robimy gnojówkę z wrotyczu, a są tam właśnie dzieci czy zwierzęta, to zawsze przykryjmy to wiadro, na przykład gazą, czymś czy ściereczką, zwłaszcza żeby zwierzęta nie piły tej wody. My tu akurat też widzimy, że koty, które są na działce, one im to jakoś bardzo smakuje woda z gnojówki i to piją, więc trzeba będzie z wrotyczu tę gnojówkę czy ten wywar po prostu przykryć. Co potem zrobić z tymi roślinami po odcedzeniu z gnojówki? Czy można to dać na kompost? Tak, jak najbardziej nadaje się to do kompostu. Nie trzeba tego usuwać z działki. Czy chcielibyśmy mieć wrotycz na działce? Bardzo bym chciała mieć tak dużą działkę, żebym mogła mieć wrotycz. Wtedy albo bym zebrała jego nasiona i po prostu rozrzuciła. Niech sobie rośnie. I w razie potrzeby już miałabym, no widzę, że coś się dzieje, jest jakiś szkodnik, bach, robię sobie jakiś oprysk czy gnojóweczkę z własnego wrotyczu. Natomiast dzisiaj niestety nie mam takich możliwości, ale chciałabym albo z nasion, albo przez podział kłączy, tak jak to zwykle z tymi roślinami bywa. Na samej działce może tu w środku bym tego nie sadziła, tak jak na przykład tam mam nawłoć przyniesioną z jakiegoś nieużytku w zeszłym roku. Cieszy oko, za chwileczkę już będzie miała kwiaty. Wrotycz posadziłabym może na obrzeżach czy poza ogrodzeniem działki, ale na razie mogę sobie o tym tylko pomarzyć.